Na szczęście dom stoi, mogło być gorzej. Co za noc! Och, to twoja spalona laleczka! No tak, śpiewałam ci o niej, jak byłaś w jajku. Czeka nas niezły remont, ej! Ubezpieczenie pokryje straty. Wykupiłeś? Jak się cieszę, że to ogarnąłeś, braciszku! Ice! Szkoda, że jesteś tak miła tylko po pożarach. Nie żartuj z tego! A mój lump stoi jak stał, nietknięty. Tylko szyby uwalone przez strażaków, ej. Jakim cudem on nie spłonął? Zainwestowałam w ognioodporne drzwi przy remoncie. Gruba kasa, ale było warto, ej. Jedyny plus tych twoich durnych inwestycji. Patrzcie, co to za butelka po szamponie? Pachnie benzyną, wygląda podejrzanie. Boba! Ta butelka wygląda mi na twoją. Co to ma być za chora akcja? To nie moja, ej. Ja nie cierpię mentolowych szamponów. Znamy kogoś, kto może je używać? Nie wiem, niech policja się tym zajmie. Czeka nas kupa roboty, ej! Damy radę! Będzie dobrze. Zawsze jak jest fatalnie, to potem jest najlepiej. Gorzej tylko, że jak jest najlepiej, to potem znowu jest fatalnie.